Cześć, w tym filmie będziemy testować obiektyw, teleobiektyw Tamron 50-400 mm o świetle 4,5 do 6,3. Zaczynamy. Obiektyw waży lekko ponad 1100 gramów i jest relatywnie niewielkich rozmiarów jak na tak szeroką ogniskową. Dzięki temu mogę go w miarę komfortowo nosić przez parę godzin w ten sposób, czy nawet na pasku na szyi. Obiektyw, jak widać, wysuwa się, co może powodować, że jeżeli przymocujemy na przykład na statywie obiektyw tutaj przymocowany do samego aparatu, nie do obiektywu, no to będzie nam się środek ciężkości przesuwał naprzód. Jak trzymamy aparat w dłoni i wysuwamy obiektyw, to jest bardzo fajnie wyważony, dobrze leży w dłoni. Jeśli chodzi o promień, który potrzebujemy do tego, żeby wysunąć obiektyw, to wynosi on około 75 stopni, co moim zdaniem jest taką idealną wartością, żeby jakoś specjalnie nie przekręcać, nie wyginać jakoś dziwnie nadgarstka i możemy przejść od 50 mm do 400 mm w szybki sposób. W internecie można znaleźć opinię na temat wysuwania się tego obiektywu, że chodzi dosyć ciężko. Moim zdaniem jest idealnie, bo wcale nie muszę zbyt dużo siły użyć, żeby zmienić ogniskową. Z drugiej strony też obiektyw nie wysuwa się od razu, kiedy zmieniamy pozycję i na przykład powiesimy obiektyw w ten sposób. Jeżeli jednak obiektyw będzie się wysuwał po jakimś czasie, no bo pewnie będzie, no to na obiektywie mamy blokadę, która zabezpiecza nam soczewkę przed wysunięciem się. Bardzo duża część z gamy obiektywów Tamrona posiada też średnicę 67 mm, więc jeżeli posiadacie inne obiektywy tej marki, to jest duża szansa, że też będziecie mogli użyć tych samych filtrów i na tym obiektywie. To, co jest obowiązkowe w tego typu obiektywach, to uszczelnienie obiektywu i występuje ono tak samo od strony bagnetu w tym obiektywie, jak i od strony tłoka. Jeżeli zajrzymy głębiej, to zobaczymy gąbkę, która ściśle przylega do tłoka i skutecznie zabezpiecza dostanie się jakichkolwiek kurzy czy pyłów do środka obiektywu. Jeśli chodzi o przyciski, które mamy dostępne na tym obiektywie, to mamy oczywiście przycisk customowy, mamy suwak, którym możemy zmienić sobie tryby stabilizacji na standardowe, panoramowania i wyłączyć stabilizację. Trzeci przycisk customowy, do którego możemy przypisać funkcję i wcześniej wspomniana blokada wysuwania się obiektywu. Dzięki temu, że na obiektywie mamy wejście USB, to możemy podłączyć obiektyw bezpośrednio do laptopa, komputera albo do smartfona, na tą chwilę tylko na Androidzie, i w łatwy sposób możemy zaktualizować oprogramowanie obiektywu, możemy też zmienić ustawienia pierścienia ostrości, tego w jaki sposób ostrzymy, lub ustawić sobie na twardo punkt A, B czy C, punkty ostrości, jeżeli chcemy sobie zrobić ujęcie w bardziej zaplanowany sposób. Obiektyw oczywiście ma zmienną przysłonę i przy 50 mm mamy przysłonę 4,5, w okolicy 60 mm minimalna przysłona zwiększa się do wartości 5, potem przy 85 mm około mamy przysłonę minimalną 5,6 i przysłona minimalna zwiększa się do 6,3 w okolicy 150 mm i więcej. Jeśli planujecie robić zdjęcia w takich warunkach, jak mamy dzisiaj, czyli pełne słońce, chcecie zabrać jeden obiektyw, który będzie Wam służył do większości kadrów, no to to może być ciekawa opcja, bo mamy tutaj zakres 50 do 400 mm. Efektywnie, jeśli macie aparat, który ma tryb APS-C, to możecie osiągnąć zakres 50 do 600 mm. No i z takim zakresem zrobicie zdjęcie w większości przypadków jakimś ptaszkom, krajobrazom, czy nawet sportu, pod warunkiem, że macie dobre warunki oświetlenia, tak jak dzisiaj. Stabilizacja w obiektywie oczywiście jest tutaj dostępna, przyciski też zresztą o tym mówią. Mamy tryb standardowy i tryb panoramowania. Niezależnie od tego, czy mamy stabilizację w obiektywie, czy nie, to warto trzymać się zasady, że jeśli mamy na przykład ustawione 200 mm, to minimalna migawka wynosi 1/200. Jeśli mamy na 400 mm, to 1/400. W ten sposób możemy się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami tak długiej ogniskowej i ewentualnych drgań. To może zrobię i powiem.
Dzięki temu, że Tamron 50-400 ma zastosowane specjalne powłoki na przedniej soczewce, możemy komfortowo robić zdjęcia prawie że pod światło. Nie występuje też znacząca aberracja chromatyczna, no co ostatecznie bardzo pozytywnie wpływa na robienie zdjęć, szczególnie właśnie na krawędzie, kontrastowe krawędzie obiektów. Bardzo fajne w tym obiektywie jest to, że ma krótką, minimalną odległość ostrzenia. W tej chwili zrobiłem zdjęcie kory drzewa na ogniskowej 400 mm, a odległość, która mnie dzieliła, to około 1,5 m. Jeżeli zmienię sobie ogniskową na 50 mm, to mogę wyostrzyć sobie na obiekt, który praktycznie dotyka osłony przeciwsłonecznej. Także to jest duży plus, bo możemy zrobić zdjęcia przyrody, na przykład jakichś insektów, a jak potrzebujemy, to możemy sobie zrobić zdjęcie ptaka. Pomimo tego, że obiektyw jest ciemny od 4,5 do 6,3, to możemy bokeh rozmycie tła zaobserwować albo na ujęciach, na zdjęciach, które będą robione na dłuższych ogniskowych, albo na zdjęciach półmakro, gdzie ta płytka głębia ostrości jest naturalną sprawą. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie, czy ten bokeh, który widzicie na przykładowych zdjęciach, Wam się podoba. Jeśli spojrzymy na zdjęcia zrobione na 50 mm i na 400 mm, to w centrum mamy żyletę. Jeśli chodzi o brzegi, to może na 400 mm nie ma to aż takiego znaczenia, dlatego że większość obiektów będzie kadrowana na centrum i niedaleko tego centrum, to już na 50 mm będzie miało to większe znaczenie. I takie zdjęcie też zrobiłem przykładowo na ściance kolorowej i widzimy, że w centrum jest ok, na brzegach jest nieznaczny spadek ostrości, ale on jest w zupełności wystarczający do tego, żeby na przykład zrobić zdjęcie krajobrazu, które będzie zadowalającej ostrości i w centrum, i na brzegu. Autofokus jest szybki i responsywny, wystarczający do tego, żeby w czasie tak dobrej pogody robić zdjęcia sportu, ptaków czy innych poruszających się szybko elementów. Oczywiście nie jest to poziom natywnych obiektywów Sony 70-200, G-Master i tak dalej, ale nadal w zupełności wystarczy do tego, żeby zrobić dobre zdjęcia. I podsumowując, Tamron 50-400 to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają tego jednego obiektywu, które ma im pokryć większość ogniskowych, który pozwoli na zrobienie zdjęcia krajobrazu, czegoś trochę szerszego, ale też zdjęcia na przykład ptaków czy elementów obiektów oddalonych o dość duże odległości. Ja po tych kilku dniach z tym obiektywem mam pozytywne odczucia, szczególnie właśnie ze względu na to, że miałem aparat, w którym jest tryb APS-C i mogłem osiągnąć ten efektywny zakres 5600 mm. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie ten obiektyw. Być może macie swoje doświadczenia związane z tym obiektywem, być może macie jakieś pytania, to też piszcie w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być poinformowani zawsze o nowych filmach. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!